Witajcie serdecznie. Dzisiaj mały unboxing i review takiego oto urządzenia firmy Parkside z Lidla. Nie jestem fanem Lidla, ale jak to zobaczyłem, to musiałem kupić. W bloku na galerii mamy takie szklane panele, no ale ze względów bezpieczeństwa, żeby dzieci nie mogły się na nie wspiąć, musieli zainstalować siatkę przed nimi. No i w związku z tym nie są one myte. Zarastają brudem, to już jest warstwa chyba taka z pół centymetra. A to się nada idealnie do tego. Myjka ciśnieniowa, ale z akumulatorem. Myślałem, że w domu ją otworzę, ale nie wiadomo jak jest ładowana, bo tutaj wygląda, że jest kabel. To nie tu, tylko tu. Na tym obrazku jak widać, że jest kabel podpinany do zapalniczki samochodowej. Bo według opisu, tu był gdzieś polski chyba. Tryb pracy, zintegrowany akumulator albo przyłącze samochodowe 12V. Także podejrzewam, że ładowanie też może być z akumulatora, a czas ładowania około 60 minut. Także jeżeli to prawda, to po prostu podepnę go do zapalniczki i w drodze się naładuje. Ciśnienie robocze 5 barów, maksymalna wydajność 2 litry na minutę, pojemność zbiornika na wodę 5 litrów, czyli szału nie ma, jakieś 2,5 minuty ciągłej pracy będzie trzeba latać na kilka razy. Ale przynajmniej w końcu uda się umyć te panele, co zobaczycie jak już wrócimy do domu. Także czekajcie na ciąg dalszy. Oczywiście najpierw musimy otworzyć i jeśli potrzeba podpiąć do ładowania. Wielka instrukcja, ale po co komu instrukcja? Naprawdę fajne i kompaktowe. Dysza opryskowa. A gdzieś się podpina zasilanie. Tutaj mamy. I mamy do zapalniczki zestaw. I mamy też jednak ładowarkę. Także ładujemy w domu. Więc jak widzicie, działa i to działa doskonale. Także myślę, że teraz jeszcze umyjemy resztę paneli u sąsiadów.